To 9. kilometr mojej dzisiejszej wycieczki po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym. A po 3 godzinach tego spaceru dotarłem w końcu do rezerwatu Kozie Góry. Jestem tutaj. Jestem tutaj w tym rezerwacie. To rezerwat, który został ustanowiony w 1958 roku, a więc już ładnych kilkadziesiąt lat temu, z tego względu, aby chronić dębowy las. I tutaj zobaczycie, są to w głównej mierze dęby. No tutaj za mną jeszcze jakaś leszczyna, jest trochę leszczyny, jest troszkę sosny, ale w głównej mierze jest to taki las dębowy. Podobno jest to absolutnie jedyne miejsce na całej Lubelszczyźnie, w której występuje tylko taki obszar leśny, na którym występuje tylko jeden gatunek dębu, to jest dąb bezszypułkowy. Zdominował tutaj zupełnie on ten teren. I rośnie tutaj wiele takich drzew, które mają po 120-150 lat. Te, które tutaj widzę, chyba nie są aż tak stare, bo oczywiście widać to po pniu. Ale mam nadzieję, że pochodzę dzisiaj trochę po tym rezerwacie i mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć te najstarsze dęby. Może nawet do któregoś się przytulę. Jak przeczytałem, w rezerwacie można spotkać sporo chroniących roślin. Jest prawie 90 gatunków, 14 gatunków drzew, kilka gatunków krzewów i wiele gatunków zwierząt. Między innymi te popularne lisy, kuny, jenoty, ale też są bardziej chronione zwierzęta, właśnie łasice, gronostaje, jeże i gryzonie, różne chronione gryzonie. Oczywiście jak w całym parku tutaj krajobrazowym pojawiają się i daniele, łosie, jelenie, jeszcze kilka innych gatunków zwierząt. Jakoś dzisiaj jeszcze nie miałem przyjemności ich spotkać, chociaż słyszałem takie muczenie, być może była to krowa albo daniela, albo jelenia. Może nawet łosia, ale nie podążałem za tym tropem. Od czasu do czasu coś szeleści w gęstwinach. Myślę, że już tak jest godzina. Las cichnie. Jest po 16, więc myślę, tak powoli te zwierzęta będą się wynurzać z zarośli. Mam nadzieję, że uda się jeszcze coś tutaj spotkać.